Todor z kanału X Games, a dzisiaj jestem ponownie z Unicorn Slime. Siemanko! I dzisiaj zagramy sobie dwa spokojne duosy, a na koniec otworzymy właśnie tutaj te 29 skrzynek. Mam nadzieję, że wyleci nam jakaś nowa postać, a mi brakuje tylko legend, więc mam nadzieję, że w tym odcinku wydropimy legendę. Ale czy tak się stanie? Zobaczymy. Zagramy jeden mecz, później zrobimy część skrzynek, później drugi mecz i kolejną część skrzynek. Więc zostańcie do końca, a my już wybieramy zadymiarzy. Pamiętajcie o subskrypcji, lajku oraz komentarzu. Ja może zagram tutaj Jinem. Jak zawsze nie zmieniam, to zagram Primosek. Dobra, to zaczynamy pierwszy mecz. Może jeszcze jedna skrzynka na przykład się nam doładuje. Bo no, ja tam mam. Mi by się przydało, bo mam na razie tylko jedną. Ale Unicorn Slime otworzy ją na swoim odcinku, żebyście widzieli, co z niej wypadło. Właśnie, żeby nie było, że was tam. A jutro, w sumie nie jutro, bo ten odcinek pojawi się prawdopodobnie albo w niedzielę, albo w poniedziałek, ale w niedzielę nagrywam z widzem. Tak, zaczynam nową serię, gram z widzami, także jeśli chcecie ze mną zagrać, piszcie mi na Messengera, którego będziecie mieli. No chyba, może wam dodam w opis, choć, bo on się będzie bił tu do mnie, wiem, do mnie. Wiem, lecę. Się chowaj za mnie, dobra. Dobra, nie bij go, bo masz mało HP. Ja go odciągam w drugą stronę. Dobra, i bierz go od tyłu go bierz. Bo Tanita nam go zdejmie. Dobra, przegramy, bo... O, tu El Primo mnie dojechał, uciekaj, uciekaj. Nie bij się z nimi, tylko dobra. No niestety, ale trzecie miejsce. Trzecie miejsce nie jest złym wynikiem. Mhm. Więc otwieramy część skrzyneczek. 11 ranga, otworzymy sobie 8 skrzynek. Nie zawsze tak kurczę, żeby otworzyć skrzynkę. Mnie... Jest, będą dwie skrzyneczki do otworzenia. Mnie na też. Kanale. Mnie też korci zawsze. Dobra, dwa tikety. Może na jutrzejszy odcinek coś będzie. Pogram jeszcze w ten specjalny event. Na razie nie ma nic. Big Box oczywiście zostanie otwarty na samym końcu. Dobra. I ostatnia skrzynka na teraz. Dobra, na razie nic nie wypadło. Wierzę, że jeszcze w tych 21 skrzynkach coś będzie, więc przechodzimy do kolejnego meczyku. No. A przypominam wam, że u Unicorn Slime zostało dobite 7 subskrypcji, a u mnie zostały, no, prawie te 5 subów też dobiliście, więc może w przyszłym tygodniu, gdzieś około środy, możliwe, że pojawi się walka nasza w Minecrafcie. Dokładnie, a jeżeli będziecie... Dacie radę u mnie być 10 subów, a u ciebie? A u mnie 25, bo... To wtedy zrobimy arenę, na której również będziemy się bić. Tak, dokładnie będziemy się bić na arenie, wybudujemy. Na razie są odcinki z Brawl Starsów, bo po prostu ja wolę grać w Brawl Starsy, Unicorn Slime w Minecrafta. Chociaż Minecrafta też bardzo lubię dla was nagrywać, ale ostatnio jakoś tak chce mi się grać w Brawl Starsy i tworzyć content z Brawl Starsów. Więc ostatnio są odcinki z Brawl Starsów. Dojeżdżają cię. Nie, już nie. Zdążyłam im. Zaraz se przyciągniemy tamtego jegomościa. Oj, nie trafiłem sobie. Uważaj. Ty też musisz uważać. Wiem, ja widziałam, że tam jest Barry. Może w tej rundce osiągniemy lepszą lokatę niż w tej poprzedniej. Kto wie? O nie, robot, chodźcie, wycofujemy. Chyba nie chcemy brać tego robota. Niech oni sobie go wezmą, bo będzie łatwiej ich wtedy zabić. Bo porobimy ich w kółeczko. O właśnie, patrz, Cold leży. O dobra, my mamy robota obitego. I bierz go, bo tu Barley z ultem leci. Biorę, jest, czekaj. Dobra, nie, bo Barley cię tam zultuje. Dobra, ja im pomogę. Dobra, już nie... Oj, my to przegramy. 20 miał ten Barley, 8 miał 8. Nie było szans, żeby to wygrać. Ale zostaną otwarte teraz 10 skrzyneczek. Dobra. Tak jak obiecałem, teraz kolejne 10 skrzynek leci na warsztat. Dobrze. Nie mogę, jak ja chcę otworzyć te skrzynki.
dobrego, fajnego, na przykład dał sobie czemu rosę? Albo o, 5 klejnotów, więc może kupimy drugiego Big Boxa w dzisiejszym odcinku, albo jakiegoś skina. Nie, nie, pomyślimy. Także umówmy się, że za te 30 gemów, które mam na koncie, kupię dzisiaj 2 Big Boxy. Zobaczymy, co z nich wyleci. A teraz przechodzimy do ostatniego meczyku. Dobra. Dobra, tutaj jest jakiś tik i on próbuje mnie podjechać, ale staram się mu uciekać. Dobra, czekaj, bo tu uważaj na tego tika, bo on niby takie małe obrażenia zadaje, ale jak będzie miał ulta, to może zadać duże obrażenia. On jest taki nieprzewidywalny właśnie. Dobra, nie będę na razie nikogo przyciągał. Może na razie nawet nie tego 8-bita, bo ten 8-bit jest zbyt potężny. O, zaczekajmy może. Chodź za tą ściankę. Będzie lepiej mi obijać. Tam na działku zespawni się właśnie robot. Mamy już trzecie miejsce, a tutaj ten, o kurczę, ten Karl jednak nie jest fajną opcją, bo wszyscy mają więcej perkibów od nas. Ale żeby nam się chociaż udało coś tam zrobić. O, drugie miejsce. O, tego Karla trzeba unicestwić, póki ma mało HP. Ojojoj, a, nie, 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 nie idź do niego. Weź to i nie idź do niego. Oni są już zbyt potężni. I sądzę, że teraz cię powinni dojechać. No, też tak myślę. Sądzę, że raczej tego nie wygra. No, oni mają 20 perkipsów, ale przy... O nie! Myślałem, że sobie go dla zabawy przyciągnę. No niestety, ten tryb, jak, w sensie, może ta dzisiejsza mapka przez tego robota na mnie idzie, ale... No ale... No ale trudno, mam już 23, ale coś czuję, że oni chcą się z nami bawić. Jakoś nie chcą mnie zbytnio dojeżdżać. No. Się będą z nami bawić i rekord power cube'ów robić. Dobra. Serio? Ja się zdążyłam odrodzić? No. Tak, ale niestety i tak nic z tego nie wyszło. Wiedziałam, że i tak przegramy, no bo nie dalibyśmy z nimi rady. A więc teraz otwieramy ostatnie 10 skrzynek i później 2 Big Boxy. Dobra, lecimy. Ostatnie 10 skrzyneczek to jest. Proszę, żeby coś wydropiło, naprawdę. Naprawdę chciałbym, żeby coś w tym odcinku dropnęło. Jak najlepszy. Chyba najbardziej ucieszyłbym się z Sandy, ale z każdej legendy bym się ucieszył. Sandy jest taka se. Co? Sandy jest taka se. Właśnie dla mnie Sandy jest najlepsza z tych wszystkich. Ja lubię takie postacie. Ona nie jest taka, żeby całkiem podjeżdżać, tylko ona taka bardziej na daleko, na spokojnie bardziej obijać i dlatego jest fajna. Pierwszy Big Box. Ja kiedyś jak sobie testowałam. Z którego tego... nie ma nic, ale idziemy i kupimy drugiego Big Boxa. Jak sobie kiedyś testowałam tego El Primo takiego, tego która, czy jak to tam jest super. El Rey Primo, tak? No. I niestety tu też nie mamy nic. No cóż, w tym odcinku się nie udało, może w kolejnym się uda. I umówmy się tak, że ilość lajków pod tym odcinkiem to jest jedna skrzyneczka w kolejnym odcinku. Trzymajcie się w kolejnym openingu, bo niekoniecznie to będzie zwykły odcinek, tylko w kolejnym openingu. Ten odcinek jest głównie nastawiony pod opening. Trzymajcie się i cześć!